Sylwia Peretti zobaczyła na grobie syna niespodziewanego gościa. Zamurowało ją na ten widok. Sylwia Peretti, znana z programu Królowe Życia, od roku zmaga się z bólem po stracie syna, Patryka. Mężczyzna zginął w tragicznym wypadku samochodowym w lipcu 2023 roku. Gwiazda, która regularnie odwiedza jego grób i dzieli się swoimi przeżyciami w mediach społecznościowych, opublikowała nagranie, które zaskoczyło zarówno ją, jak i jej fanów. Sylwia Peretti, jej życie zmieniła tragedia. Sylwia Peretti, 42-letnia bohaterka popularnego programu Królowe Życia, zdobyła popularność dzięki swojemu stylowi życia pełnemu luksusu, szybkich samochodów i hucznych imprez. Program, który opowiada o barwnych postaciach celebrujących życie na własnych zasadach, przyciągnął wielu fanów, pokazując nie tylko blaski, ale także cienie luksusu. Peretti, dzięki występom w show, stała się jedną z ikon tego stylu życia, zaskarbiła sobie sympatię widzów i zyskała rzesze fanów na portalach społecznościowych. Poza celebrowaniem życia, była jednak przede wszystkim matką, poświęcała się wychowaniu swojego syna, Patryka. Niestety, jego życie zakończyło się tragicznie, co diametralnie odmieniło rzeczywistość gwiazdy Królowych Życia. Sylwia Peretti, tragiczna noc, która zmieniła wszystko. Syn Sylwii, Patryk Peretti, zginął w nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku w Krakowie w wyniku wypadku samochodowego. Oprócz niego życie straciło jeszcze czterech młodych mężczyzn. Pojazd, w którym jechał Patryk, wpadł w poślizg i rozbił się na moście dębnickim, a dalsze śledztwo wykazało, że tragedia miała związek z alkoholem oraz brawurową jazdą. Kierowca miał we krwi 2,3 promila alkoholu, a jego samochód poruszał się z prędkością 162 km na godzinę. W ten wieczór czułam dziwny niepokój. Jednak nigdy, nawet w najczarniejszych koszmarach, nie pomyślałabym, że los w tak okrutny sposób postanowi zabawić się naszym kosztem synek. Pożegnanie odebrało mi cząstkę duszy. Ogarnęła mnie pustka, bezradność i niesamowita samotność, tak Sylwia pisała po jego śmierci. To wydarzenie odcisnęło na Sylwii Peretti ogromne piętno. Często wraca do wspomnień o synu, udostępniając ich wspólne zdjęcia i nagrania, oraz regularnie odwiedza jego grób, by choć na chwilę być blisko jego pamięci. Co wydarzyło się na grobie Patryka Perettiego? Podczas jednej z ostatnich wizyt na grobie syna Peretti była świadkiem niespodziewanego momentu, na pomniku Patryka pojawiła się wiewiórka. Widok ten poruszył celebrytkę tak bardzo, że postanowiła udostępnić krótki film z tego wydarzenia na swoim profilu. Dla wielu obserwatorów ten symboliczny moment stał się bardziej znaczący, nawiązując do refleksji nad życiem i jego kruchością, zwłaszcza wobec trudnych doświadczeń, przez które przechodziła Sylwia. Symboliczny moment wywołał skojarzenia z historią sprzed kilku lat, gdy na grobie Kory umieszczono karmnik dla wiewiórek, co stało się miejscem przyciągającym te zwierzęta i wywołało entuzjazm fanów artystki. Obecność wiewiórki ma głębsze konotacje, w wielu kulturach ta postać często bywa interpretowana jako przestroga przed niezgodą i plotkami, które mogą prowadzić do konfliktów i nieporozumień. Sylwia Peretti, będąca postacią medialną, sama doświadczyła trudów życia w centrum uwagi, a tragiczne wydarzenia związane z jej synem spotykały się z wieloma opiniami. Wiewiórkę uznaje się również za symbol szczęścia i pomyślności. Ta wizyta małego gościa na grobie mogła być dla niej także przypomnieniem o wartości spokoju i wyciszenia w obliczu bolesnych doświadczeń.